wysłuchaliśmy trzech utworów w wykonaniu utytułowanego wieloma nagrodami ogólnopolskimi, międzynarodowymi chóru Harmonia pod kierunkiem pana Sławomira Kuczka. Dzisiaj będziemy wracać do naszej przeszłości, otwierając wystawę zabytków sakralnych parafii łukowskiej, z których niektóre czekały około 300 lat, by ujrzeć światło dzienne. Towarzyszy nam fragment tekstu z łukowskiej XVIII-wiecznej księgi metrykalnej określającej nas ochrzczonych i reprodukcja lwowskiego obrazu Matki Boskiej Łaskawej, przez którą król Jan Kazimierz ogłosił Maryję królową Polski. Jest to druga część gminnoparafialnych obchodów rocznicy 3 maja i jubileuszu chrztu Polski. Rano uczestniczyliśmy we mszy świętej, którą przewodniczył ksiądz proboszcz z Chmielka, mszy świętej w intencji ojczyzny z Sarzaty, w kościele parafialnym w Chmielku, z udziałem pocztów sztandarowych, duchów strażaków i orkiestry. Czyli kapłan stał tyłem do wierny, więc większość, może ciekawsze, bardziej bogate zdobienia były na plecach, ale to nie jest regułą, ponieważ tutaj przody też są bardzo ładne. Mamy tutaj różne kolory, to nie tylko kolor materiału, jaki wykorzystano, ale to też kolor liturgiczny, czyli używany według zasad roku liturgicznego, biały na uroczystość. Takie najważniejsze, czerwone oznaczające męczeństwo, czyli na wspomnienie męczenników, czarne używane podczas pogrzebów. Jeśli chodzi o dekoracje, mamy tu wykorzystane tkaniny w tych najstarszych ornatach. Tutaj mamy 18-wieczne ornaty. Jest ten ornat, który ma zdobienia. W ogóle ornaty, te najstarsze, właśnie te 18-wieczne, często były specjalnie ornaty wykonywane dla danego kościoła i specjalnie kartowane, ale te tkaniny 18-wieczne bardzo często były wykorzystywane z sukien możnych dam. To jest jako taka ciekawostka, ponieważ tkaniny te były naprawdę bardzo drogie. One były sprowadzane najczęściej z Francji, czasami z Włoch. We Francji często właśnie możne damy sprowadzały specjalne te tkaniny na swoje suknie. No ale wiadomo, jak to kobiety suknia była raz wykorzystana, nie było jej można odwiesić do szafy, bo to rzeczywiście to był majątek, to naprawdę był majątek. Sobie nie potrafimy tego teraz wyobrazić. Dlatego tym bardziej ważne to sobie uświadomić, jakie to jest bogactwo, może nie takie materialne, bo oczywiście można to przeliczyć na pieniążki, ale jest to bogactwo naprawdę historyczne. Jaką wartość miały w danym czasie, kiedy one zostały wykonane. Właśnie z tych sukien bardzo często szyte były ornaty do kościołów, darowane do danego kościoła. Jest ofiara Tomaszowej Tryniowej dla kościoła Bukowej z lat 90. XIX wieku.